No dobra, strategia. Umieść jak największą liczbę łuczników na murach i ustaw włóczników tak, aby ich asekurowali. Kiedy zmniejszysz liczebność wrogich oddziałów, nakaż włócznikom zaatakować i zniszczyć sprzęt oblężniczy przeciwnika. Jak najszybciej wprowadź włóczników na mury. Jednostki te będą odpychać drabiny oblężnicze, które zagrażają twojemu zamkowi. Każ swoim oddziałem przyjąć postawę agresywną lub obronną, jeżeli chcesz, aby jednostki mogły same zadecydować, w którym momencie powinny rozpocząć atak. No dobrze, rozpoczynamy. Zamek jest atakowany! Szybko! Rozkaż ludziom, aby zajęli pozycję na murach! Powoli, pomalej. Najpierw włócznicy i przyjmą postawę agresywną. Co oznacza? Co oznacza postawa agresywna? Oznacza to, że włócznicy, kiedy zobaczą wroga, to oni go automatycznie w jego kierunku przeprowadzą atak, no po prostu zaszarżują. Potrzeba nam nowych rekrutów, se. No i po prostu rzucą się do ataku na niego. No dobra, te farmy pszenicy są zdecydowanie za daleko. Trzeba będzie je trochę przesunąć. Przyspieszam. No, atakujących jednostek jest naprawdę dużo. No dobra. To jest troszkę uszkodzone. Teraz robię łuczników. Szybko. No, ustawcie się na murach, Jezu Chryste! Tak, kiedy zlikwidujecie łuczników, to ustawcie... Ustawię was na murach i... Tak, bo łucznicy mają taką cechę, że oni potrafią... ustawić się na murach i następnie... odpychać swoimi włóczniami drabiniarzy. A jeżeli drabiniarz zostanie odepchnięty, to potem... już po prostu nic nie zrobi. No dobra, oni już tutaj troszkę oblężają ten mur. A mi zależy na tym, żeby oni te drabiny odepchnęli. Gdzie? Gdzie? Przerwą mury? Okej. No szybciej, szybciej atakować. No, teraz będzie bitwa włóczników wręcz. No dobra, dobra. Co? A to cwaniaczek, jeden się wszedł do zamku i zaatakował lorda. No dobra, wszyscy się rzucili na jednego drabiniarza. Ale okej, jak wolicie. Obrońcy zamku trzymali się ciężko. No, gonić i wykończyć wszystkich. No i okej. Możesz na nas liczyć. Poszło szybko, ładnie i bezpiecznie. Czyli tak jak lubię. Mój łuk będzie ci służył. No bezpiecznie może nie, ale dobra. Dobra, to wypadałoby naprawić, tylko niech wszyscy przejdą. A no to najpierw naprawię tutaj. Tutaj. Nie wiem czemu teraz mówię tutaj w rytm muzyki. Teraz wypadałoby zadbać o gospodarkę, czyli... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. I o militaria. Pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. A, nie mam już drewna. No dobra. Tak się zastanawiam, bo to chyba nie ma najmniejszego sensu, żeby one stały tak daleko. Bo o tym nie mówiłem, ale jeżeli zboże będzie stać za długo i nie będzie zbierane, to wtedy ono zacznie gnić. A zanim oni dowiozą jeden snopek zboża do... do składu zapasów, to minie wystarczająco dużo czasu, aby to wszystko zgniło, tak więc nie ma sensu po prostu tego teraz utrzymać. Palisady nie będę odbudowywał, zamiast tego zastąpię to wszystko murem kamiennym. Okej. Jakoś to wygląda? Znaczy brzydko to wygląda, ale... Nie, musimy jakoś to zrobić prowizorycznie. No dobra, domek i jeszcze jeden domek, bo widzę, że tu i tak, tak czy inaczej już niosą kolejne sztuki. Potrzebujemy więcej. Kolejne sztuki drewna. Ach, w sam raz na jedną piekarnię! Wow! No dobra, trzy warsztaty uczniczy to powinny wystarczyć. A, zapomniałem, nie mam tego, nie mam farmy pszenicy.
No już mam. Nie mam, bo jednej sztuki drewna mi brakuje. To chyba nie jest potrzebne. W ogóle kamienne wieżyczki nie będą... drewniane wieżyczki nie będą mi potrzebne. No dobra, dwie farmy pszenicy, które zastąpią tamte dwie. No jak będę miał więcej drewna, to jeszcze ich tam dorobię trochę. Nie mam jednej sztuki kamienia. No nic dziwnego, bo tutaj widzę, że jest tylko jeden wół. To za mało, żeby dostatecznie szybko ten kamień dowozić do zamku. Zburzę te dwie. Te dwa kawałki palisady. No nie da to mi nic, ale... Czekamy okay. na rozkaz. Mój łuk będzie ci służył. Niech już będzie tak jak jest. To nie będzie konieczne. To z całą pewnością też, bo wrogie jednostki nie przedrą się tutaj na tyły. Czy mogą? Nie, chyba nie mogą. Tak więc to mi zapewni troszkę drewna. Czyli postawię jednego woła. No dobrze, dobrze. I może jedną chatkę drwala, żeby szybciej to drewno dowozić. No okej, póki co jakoś się trzymamy. Czasu, no już prawie na czwartą upłynęła. Co dalej? No przede wszystkim czekam na drewno. Kiedy będę miał drewno, to dostawię ostatniego bawoła i jeszcze dwie farmy pszenicy. Potem dostawię piekarnię i w końcu będę mógł postawić warsztaty grotnicze, które będą robić włócznie dla włóczników. A włócznicy kosztują o 4 sztuki złota mniej niż włócznicy. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Czyli no całkiem opłacalna inwestycja. No i warsztat grotniczy zużywa 10 sztuk mniej drewna. No dobra. Włócznicy, rzemieślnicy nie mają drewna, żeby robić łuki. Nie fajnie. Tutaj mogę to postawić. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tam gdzie jest zniszczone, to ja to tak czy inaczej już zburzę. A zamiast tego walnę tutaj mur kamienny. No dobra. Czyli 5 sztuk drewna mamy za palisadę dostarczoną. Zawsze to jest coś. W końcu i tak nawet jedna warstwa muru kamiennego będzie lepsza niż podniszczona palisada. Ciekawe dlaczego w ogóle mówię mur kamienny, skoro i tak nie ma tutaj muru drewnianego. Po prostu mur i palisada. No, słyszę magiczne sztuki drewna, które są dostarczone dla mnie. No dobrze, ostatni drwal. I w porządku, teraz czekam na następne sztuki drewna. Żeby móc postawić drewna. Kolejne farmy pszenicy. No dobra, dwóch sztuk brakuje, bo oczywiście, czemu nie? No tu już będą robić, bo... Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Dokładnie, sam bym tego lepiej nie ujął. No dobrze. Raz. I brakuje 5 sztuk. A wielka szkoda. I nie mam kamienia, żeby też postawić mur, żeby zniszczyć trochę palisady. No okej, póki co muszę z tym jakoś przeżyć. O, mam już w końcu łuki na łuczników. To dobrze, to bardzo dobrze, cieszę się niezmiernie. No, zboże i tak będzie, kawałki zboża będą gniły, ale tak czy inaczej będzie przynajmniej tego trochę więcej. Czekamy na rozkazy, jakieś polecenia? No na razie z tyloma włócznikami muszę jakoś przetrwać. Nie mam warsztatu grotniczego póki co. No ale łuki, czekamy na rozkazy. Łucznicy mogą naprawdę skutecznie też zastąpić włóczników. A ja czekam wciąż na te drewno, jejku. Ale już niesie, no dobrze. Ostatnia farma pszenicy. Potrzeba drewna. No dobra. Teraz muszę dostawić... skoro mam 3 domki, to potrzebuję jeszcze 3 piekarni. Bez mojej wiedzy. Nieważne. Zaraz wysyłam wojska, żeby się z tobą rozprawiły raz na zawsze. Ojejku, ale się boję. Chociaż właściwie na trudnym to mogę się bać. Dobra. Gdzie mogę tutaj zburzyć troszkę palisady? Tylko ten kawałeczek. Pyk. Tutaj stawiam ten. I zburzę ten kawałek, żeby postawić to.
jeszcze kawałek, żeby postawić to. No dobra, 6 sztuk drewna. No niby niewiele, ale zawsze to coś. Jakoś to podreferuję w końcu. Prędzej czy później. Tak w ogóle to mogę wysłać już trzech łuczników, żeby zabili kilku inżynierów, którzy mogą zbudować katapulty, żeby zniszczyć mój mur. Wojska szczura atakują. No dobra. A więc jedziemy. No dobra, tu już widzę, że jest. Póki co nie ma drewna, więc łucznicy w gotowości. Tak czy inaczej mogę poświęcić Ruszamy. Na to trochę czasu. Gdzie są inżynierowie? Musicie się oczywiście tutaj ustawić, nie? Już zbliżamy. Bo tu... A! Ruszamy natychmiast. Komando! Ostrzał! Wyruszamy! Już tam zmierzamy. Nie, poczekam, aż ustawił te całe namioty oblężnicze czy coś. Nie wiem, jak to się nazywa fachowo. Oni tam jakieś winko leją. No dobra. Gdzie te katapulty? Ej, gdzie te katapulty oni chcą zbudować? Aha. Odszukać cel! Poświęcicie się dla dobra, nie? Celować spokojnie. Zabijcie ich, proszę, zabijcie mnie. Zabijcie ich! Jest! Ruszamy natychmiast. Uciekaj, chłopcze! Strzały. No nie, i tak działa. Ale jedna katapulta zawsze mniej niż dwie. Tutaj będę odbudowywać regularnie. Wow, ale on ma łuczników do tego ataku przeznaczonych. A to co? A, jakaś tutaj grupka idzie. No dobra, szybko, szybko. Wy już tutaj się ustawiajcie. Ustawiajcie się, szybko, szybko. Albo tak o, stójcie tu. A sami już pewnie poszarżujecie. Za głośno trochę ta muzyka leci. Dokąd z tymi rabinami? Powiedz tylko, co mamy zrobić. Najważniejsze, aby nie weszli tu włócznicy. To jest najważniejsze, to jest priorytet. Okej, teraz muszę rozwalać mu ręcznie. A to na pewno zabierze im bardzo dużo więcej czasu niż zwykłe rozwalanie. No dobra, szybko. Raz. No i już za blisko pozycji wroga. Kurczę. Przerwał nasze mury. No dobra, teraz szybko. No dobra, oni już sami wiedzą, co mają robić. Nie tędy, nie tędy. Zaraz się do lorda dostaną. Wy młoty! Uciekaj, lordzie! Nie, na róg, na róg! Ole to było, kurczę! To było o włos! To było o włos! Boże! To było po prostu... niesamowite. Wow! Czy wy to widzieliście? Wow! Niesamowite. Po prostu już mi ciachali lorda. No zostało mu jakieś 3/4 zdrowia, ale... po prostu... posyłałem go gdzie się tylko da. Mówię, po prostu wycofuj się, chłopcze, gdzie się tylko da. Ale udało się. Udało się, przetrwaliśmy ten atak. Było ciężko, ale przetrwaliśmy. I jeszcze 3/4 czasu. To było dobre. Okej, jak pamiętam, brakuje mi jeszcze 3 piekarni do tego, co zaplanowałem. Teraz stawiam kolejny domek, no i jestem zmuszony postawić 3 następne piekarnie. Znaczy postawię 2. Może z dwiema przeżyję. Potrzeba złota. Zapasy Aha, skoro zapasy się powiększają, to teraz szybko zwiększam podatki, żeby mieć złoto. Bo nawet nie mam już złota na łuczników, a chcę dostawić warsztat grotniczy. Zapasy kamienia są zbyt skromne, sir. No muszę przyznać, że gra na takim poziomie trudności była dobrym pomysłem. Po prostu wow, teraz wszystko po prostu... po prostu trzeba planować i tak dalej. Ale jak z wojskiem stoimy? No już włóczników nie mamy zbyt dużo.
Czekamy na rozkazy. Czekamy na rozkazy. Tak? Ale pamiętajmy o tej grupce, o tych grupkach łuczników, które poświęciły się niszcząc katapulty wroga. One nam pomogły. To mogę rozwalić. Nie wiem, po co to tu ustawiłem. Tak sobie chyba. Tak. I dostawiam sobie mur, tak. Przez całe te tałataństwo. Zwane palisadą. No właśnie, jeszcze tutaj. I tak pokierujemy cały mur. Już skoro mamy kamienia, to... mam sztuki kamienia, to mogę sobie pozwolić na takie wydatki. No dobra. 3, no i wystarczy, zaczekam, już będzie tego więcej. A póki co wzmocnię tutaj kawalątek, bo tutaj widzę, że katapulty lubią to miejsce ostrzeliwać. Czekamy na rozkaz. No i mogę zacząć w końcu produkować groty. Potrzeba złota. Aha, jeszcze złota brakuje, okej. Łucznicy w gotowości. Zaczekam cierpliwie. To niedobrze, bo mam tylko 29 jednostek przeciwko całej armii. Zapasy w naszym spichlerzu powiększasz skalę. Dobra, zwiększamy podatki do okrutnych. Nie stać mnie, aby tyle zapłacić. Ja to wiem, ale wiesz, gra od tego wymaga, ja tak naprawdę nie lubię być okrutnikiem. Tylko dawać złoto mi. Nasz skarb pustoszeje. Jeszcze, no i... no, już. Dwa warsztaty łucznicze i... trzy warsztaty łucznicze i grotnicze. No dobra, chyba wystarczy. Czekamy na rozkazy. Łuk będzie ci służy. Co ty tu robisz w ogóle? Sio na swoje miejsce. No dobra, coś mi mówisz, że zaraz będzie ostatni atak szczura.